Co, dzieciaczki? Dzieciaczki głodne? No i dobra, kochani. Ja się ogarnęłam, odebrałam Franka z autobusu. Boże, jak dzisiaj mi długo zeszło zmontowanie vloga. Co to tu w ogóle jest? Jakiś brud. No kurde. Ja myślałam, że już tego dzisiaj nie zmontuję, nie? Po prostu... złośliwość rzeczy martwych. No niestety. Nie chciało mi się montować. Ten dysk zewnętrzny co chwila mi się odłącza. Nie wiem, w ogóle ten mój komputer naprawdę jest do dupy już, za przeproszeniem. Jest do wymiany i ja po prostu nie mogę się już doczekać, jak ja go sobie wymienię, ale to jeszcze nie teraz. Przyszłam sobie do was pogadać i zrobię sobie makijaż, bo muszę sobie pogadać. Dzisiaj nosi mnie w tej z powrotem. I stwierdziłam, że jak mnie tak nosi i nie wiem, za co mam się zabrać, ja tak zawsze mam, że ja nie wiem, za co mam się wziąć. Jest tyle rzeczy do zrobienia, bo byłoby tak. Byłoby do zrobienia w domu, byłoby do zrobienia na dworze, byłyby gruzy do wywiezienia, w ogóle coś do jedzenia trzeba zrobić dla chłopaków. Znaczy się dla chłopaków. Ja się jest na treningu. On wraca o 18, tak jak już wam mówiłam. O 18, Jezu. O 18 ja po niego pojadę i wtedy ja już lecę do pracy, nie? Więc jakby z Jasiem będziemy się mijać, jeżeli ja będę w pracy i miała nocki, a on będzie miał treningi, to będziemy się mijać. Kurde, nie pamiętam w jakie dni. No ale nieważne. Ale no też ja nie będę zawsze miała nocek w te dni, więc jest nadzieja, że jakoś tak bardzo nie będziemy się znowu już mijać. Ale jednak czasem będziemy. No i i powiem wam, że nie wiem w co mam się tutaj zaangażować i stwierdziłam, że jak nie wiem w co, to zrobię sobie make-up i sobie do was pogadam. No, zrobię dla Fenusia coś do jedzenia. Fenusia to obiad w szkole. W ogóle mieli dzisiaj pojechać na ten film do kina. Ale nie pojechali, bo tam nie wiem, co tam się stało tak naprawdę, ale pojadą w czwartek chyba? Chyba w czwartek jednak pojadą. Więc dzisiaj Fenek mówił, mieli luźny dzień. No bo nie miały dzieci książek, tych swoich ćwiczeń i tak dalej, bo nie zabierali. Jakby wiecie, wyjazd to wyjazd, nikt się nie spodziewał, że wyjazdu nie będzie. No i Janek ma dzisiaj lajcik, ale ja zrobię sobie makijaż, wezmę się za sprzątanie. Chyba zacznę tutaj od pokoju. Weźmę z Frankiem, ponoszę te książki i poproszę go, żeby poukładał mi te książki na tej szafce. W coś go tu zaangażuję. Pójdziemy po Lego na strych, bo tam na strychu jest znowu Armagedon, bo myśmy to wszystko tam wynosili. Te białe listwy muszę tam schować z powrotem, bo majster jednak ich nie chciał, ale nie wiem, czy ich nie będę, kurde, montować później, czy jednak nie. Nie wiem, muszę znaleźć jakiś pomysł. Bo majster nie chciał mi tych białych listew montować, bo słuchajcie, bo on stwierdził, że nasze ściany są krzywe, no bo są krzywe. No, niestety. On by musiał wtedy to wszystko wyrównywać dołem, a na to nie miał czasu zwyczajnie i też mu się nie chciało, bo nawet jeżeli gdyby miał czas, no to wiecie, to jest jednak żmudna i monotonna praca, żeby to wszystko wyrównać tak idealnie, żeby to tą listwę po prostu przyłożyć i tyle. Więc łatwiej było mu po prostu te plastikowe listwy założyć. No, też nie byłam z tego zadowolona, bo to po pierwsze był koszt, a gdzie tam te listwy miałam, a po drugie, co ja z tymi listwami teraz będę dalej robić, nie? Ale... O, cicho, czekajcie. Dzwoni do mnie pan od traktorów. Dobra. Dzwonił pan od traktora, słuchajcie. Traktor naprawiony. Jutro się dowiem, jaki koszt. Jestem przerażona. Boję się, że tego nie ogarnę finansowo. Ale no cóż, trzeba będzie. Dam sobie radę. Poradzę sobie jak zwykle. Nie ma takiej opcji, żebym sobie nie poradziła. Ja wam powiem, że teraz mało co mnie przeraża z takich rzeczy normalnych, to mało co.
Przerażają mnie rzeczy, na które nie mam wpływu, a te, na które mam wpływ, to tam się ogarnie. Pieniądze to rzecz nabyta. Raz się ma, raz się ich nie ma, nie? Więc tak, robię sobie mały make-up i nie wiem, tak sobie chcę poprawić humor, wiecie? W ogóle bolą mnie ostatnio tutaj strasznie ramiona i wydaje mi się właśnie, że to od tego spania na ziemi. Ale jak dzisiaj to już w ogóle i tak tu mnie wszystko boli, i tak tutaj, nie? Tak ramiona i tutaj, bo po prostu powinnam się wybrać chyba na jakiś masaż. Ale jak chodziłam na tą terapię do Aśka, nasza terapeutka mówiła, że właśnie często takie bóle to są bóle psychosomatyczne i one nie zawsze muszą, Jezu, co to było? One nie zawsze muszą oznaczać, że nas coś boli, bo boli. Tylko czasami na przykład jesteśmy przeciążeni, nie? I ja mam teraz coś takiego, że ja mimo, że byłam, wiecie, odpocząć i tak dalej, to gdzieś tam wewnętrznie, psychicznie jestem trochę przeciążona. I może w ten sposób to się objawia, nie wiem, nie mam pojęcia. No ale coś w tym musi być. Dobra, taki szybki ten make-up sytrzasny. A może dzisiaj jeszcze bym, kurde, zdążyła, ale dzisiaj nie zdążę do niego podjechać, bo dzisiaj jadę do pracy. To tak się nie da. Muszę zrobić tu porządek w tej szafce z kosmetykami, ale to chyba jutro. Dzisiaj zrobię porządek w szafie z ubraniami w kuchni i tu odkurzę i nastawię tą firankę z kuchni do prania. I a jeszcze muszę mamie zadzwonić po leki, kurde, przedłużenie lekarstw, więc mam trochę tych zadań, a wtedy pójdę sobie dla relaksu trochę trawę pokosić, chociaż godzinę, kurde, żeby mi się udało. Właśnie, Franciszek, chodź tutaj. Franoś. Ja właśnie dam witę. Idziesz? A popiszesz literkę? Nie. Franek, obiecałeś mi. Obiecałeś pisać literkę. Obiecałeś mi pisać literkę. Dziecku. Obiecałeś mamie pisać literkę. Co chciałaś? Przytulić? Ja przez ciebie wczoraj zasnęłam. Ja się obudziłam w nocy. Wiesz. No i czekaj, bo ja będę sprzątać ten wasz bałagan tutaj. Pobaw się chociaż trochę. Albo literkę pisz. Co wolisz? Ojku, ojku. Dobra, słuchajcie, ja sobie ten makijaż trzasnę. Potem wam pokażę tę koszulę z tego Bonprixa. Właśnie, zobaczcie tą biżuterię. Nie wiem, czy... Kurde, nie jestem tak do końca z niej zadowolona. Byłam niepocieszona, jak wyjeżdżaliśmy z tego Jarosławca, bo w Jarosławcu był taki... Jak to nazwać, kurde, stragan? Nie wiem. To był taki sklepik, butik. I tam pan miał właśnie biżuterię z kamieni. I ona była porównywalna cenami właśnie z tym naszyjnikiem od Anki Krystyniak. Tak on wygląda. Ja go już założyłam sobie wczoraj. Więcej wam o nim powiem, jak pójdę do komputera. Franek! Podejdę do komputera, to wam więcej opowiem, z czego to jest i co to ma za znaczenie. Niby. Ale ogólnie ja zamówiłam go, bo mi się bardzo podobał, bo ma fioletowy kolor i to jest... Kurde, co to jest za kamień? Nie pamiętam. Ale wkurza mnie to... Bursztyn. Nie, to nie jest bursztyn. Bursztyn. Wkurza mnie w nim to, że on ma tutaj taką dziwną zawieszkę i po pierwsze to kuje, więc jak się odwróci tutaj do ciała, to może ukuć tak mocno, może się nawet wbić. Więc to nie jest fajne. Nie pomyślałam nawet o tym, że coś takiego może się wbijać. Wiecie, jak ja śpię czy coś, to mi się odwróci i gdzieś tam muszę uważać na to. Po drugie, on ma tutaj niefajne takie zapięcie, że to zapięcie się plącze. I on strasznie się plącze i
bo jakby on tu jest taka oddzielna zawieszka, tu jest łańcuszek, ta zawieszka, widzicie, jest, kurde, jak to wam pokazać. O, ona jest tutaj, nie? I on strasznie, strasznie się plącze. Wczoraj go miałam cały, był po prostu prawie pokręcony, więc to nie jest fajne. Mega mi się podoba, ale no i stwierdziłam, że kurde, że pożałowałam, że z tego Jarosławca nie kupiłam od razu, jak tam byłam, mówiłam do chłopaków, dobra, przyjdziemy jutro, przecież będzie otwarte, nie? A nie pomyślałam, że w niedzielę mogą mieć zamknięte zupełnie, jakby nie wpadłam na to, bo sobie myślę, wiecie, taka miejscowość turystyczna, na bank mają otwarte, a tu ząk jednak nie. Więc no, tam były bardzo ładne kamienie i bardzo ładne naszyjniki i porównywalne ceną z tym, więc tak. Zrobię sobie taki szybki make-up oka. Kreseczkę, jeden cień. I lecę ogarniać. Jakoś jak robię sobie makijaż, to mam taki lepszy humor, nie wiem. W ogóle moja buzia ostatnio jest w okropnym stanie, opłakanym. I no, w tym miesiącu już na pewno nie. Ale w przyszłym miesiącu to tak. Zamierzam iść na, słuchajcie, depilację wąsika i tutaj tej strefy, bo z powrotem wychodzą mi te włoski takie. I zamierzam iść na oczyszczanie twarzy, bo mam pełno takich, no, bo te pory pozapychane, ja sobie ogólnie sama wyciskam, nie? Ale mam też dużo takich kaszaków, które musi mi zrobić kosmetyczka, bo sama sobie tylko krzywdy mogę narobić, więc no, jesień. No i wtedy będę intensywnie sobie, jak już porobię sobie ten laser przypominający, bo pewnie kilka będę musiała wykonać tych zabiegów, może ze trzy, no to wtedy będę sobie robić intensywnie te kwasy złuszczające. I tak, żeby tą skórę jakoś poprawić, bo ona po tym lecie nie ma fajnej kondycji. Więc dobra, sobie szybko trzasnę ten make-up, słuchajcie, i odezwę się do was za chwilę, bo Franciszek tu będzie się bawił. Będzie mi tu jeździł. Za chwilę wam pokażę tę koszulę. Jak mi się dzisiaj nie chce, to tak, żeby mi się chciało. Muszę zatkać tutaj zasłonę, bo wypadają, jak je przesuwam. I stwierdziłam, że biorę się chyba najpierw za to okno w pokoju, a potem pójdę po kolei. I dzisiaj tak nie posprzątam wszystkiego, ale chociaż to okno tutaj umyję i ogarnę te ubrania, bo mam dziś takie golenia, że nie macie pojęcia w ogóle, nie? Nawet makijaż nie pomógł. Dobra, okno umyte, słuchajcie. Ale no, musiałam szczoteczką tam w tych rogach wymyć i tak dalej. Tutaj sprzątnęłam chłopakom trochę biurko. Pościeliłam to nasze tymczasowe łóżko. Przyniosłam te moje lampiony, bo... Znaczy się lampiony, Jezu. No, wiecie, o co chodzi. Nie, to nie są lampiony, Boże Święty, świeczniki, o. Bo chcę je tu postawić, bo na razie no nie mam gdzie. A one są takie ładne, więc niech tutaj stoją. Tu je damy na środku, a te storczyki damy po bokach, jakoś tak to będzie. Tak, i jeszcze świeca, chociaż teraz to ta świeca tutaj tak nie wząpni. Ale dobra, niech jest tam, bo tak, może ten stoczek tu, tą świecę tu, nie wiem, jak to mam ogarnąć, żeby to miało sens i żebym ja też tutaj miała miejsce do robienia makijaży, bo no, tu jeszcze nadal moje centrum dowodzenia, kurde, tylko teraz co, tego tutaj? Dziwnie, nie?
Jezu, jakie ja mam dylematy, naprawdę. Naprawdę. Dobra, to tak czy siak, to tak na razie tylko chwilowo. Tutaj będą chłopaków kamyczki. O. Mama? No? Ja zbieram to z Porsche. Jakie złożysz po blokach? No. Dobra, kochani, posprzątałam pokój chłopaków. No i patrzcie, nawet wkurza mnie to, że to się odwraca na drugą stronę. Ja mam to dobrze zapięte, a to się ciągle odwraca na drugą stronę, więc denerwuje mnie to naprawdę. Co, Danusiu? Co, zostaw tam ten moje. To moje zostaw tam. Janek! Weź. Daj. No czemu jesteś taki niemiły? Zresztą moje to jest też kamyk. Ale nie rubin. Dwa rubiny. No i dobra, pokażę wam. Tutaj mamy opakowanie od tej biżuterii. Ja wywalę ten bardzo ładne opakowanie. W takim opakowaniu to przyszło. Ja niestety nie mogę. Nie mogłam się powstrzymać i nie pokazałam wam open boxa, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ja sobie to opakowanie zostawiam. Tak to wygląda. No i nic więcej tutaj nie było. Tutaj jeszcze. Tu jest paragon. No. I tu jest takie coś. Taka karteczka, jak dbać o naszą biżuterię i na stronie ankakrystyniak.com dbanie o naszą biżuterię. I tutaj jest tak, że przed każdym kontaktem z wodą, uprawianiem sportu, snem trzeba to zdjąć. Przed kosmetykami trzeba ochronić, unikać zabawy ruchomymi elementami i noszenia z akcesoriami, które mogą ją porysować, regularnie czyścić. Ta jest złocona akurat, to nie jest złota, to jest złocona. Stannie w suchym, bezpiecznym miejscu wykorzystywać nasze pudełeczka lub szkatułkę. Ponowne złocenie, naprawa naszej biżuterii, wszystko znajdziesz na stronie. No więc ogólnie ja już mam od Anki Krystyniak tą lanulę i ona tak naprawdę wymagałaby naprawy, bo mi oderwał się od niej koralik, ale szkoda mi na to kasy, więc nie będę tego robić. A tutaj z tym, kurczę, no, ja mam takie mieszane uczucia. Naprawdę podobała mi się na stronie, wszystko było piękne, a teraz jakoś tak dziwnie denerwuje mnie to, że to się odwraca. Myślałam, że to w jakiś inny sposób będzie. No, może gdyby to było puszczone luzem i to mogłoby się przemieszczać, to by było też inaczej. No ale dobra. I tutaj, słuchajcie, Jezu, jak to wam pokazać. Długo nic nie miałam z Bontrixa. Odnowiłam sobie, czy nie odnowiłam? Nie, nie odnawiałam sobie klubu. Nie odnawiałam, bo uczestnictwo w klubie to chyba 50 zł. Coś takiego. No. Czy... Kurde, nie wiem, czy 30. Ja już nie pamiętam, ja już tak dawno w Bontrixie nic nie zamawiałam. No i tutaj mam te dwie koszule. Jedna jest jaśniejsza, druga jest ciemniejsza. Ja nie wiem, czy to są te same koszule, które ja mam. Ja nie mam pojęcia, czy to jest ten sam rodzaj tej koszuli. Ale chyba nie. To nie jest ta sama koszula. To tutaj jest na
Chociaż może, ale to jest jakiś inny jeans, tamten to był taki jasny. Kurde, gdzie ja mam tą koszulę? Zaraz przyniosę ją. No i dobra, mam tą koszulę, to nie jest ta sama koszula, to jest też John Bane. Czyli to jest ten rodzaj, tylko to jest jaśniejsza. Zobaczcie, to jest jasny jeans. A to była najjaśniejsza, która tam była, więc podejrzewam, że tej jasnej już raczej nie ma, bo dużo was Paulina się mnie też pytała. Paulino, sorry, ale no nie ma tej jasnej. Przynajmniej ja jej nie znalazłam. To jest ta seria John Bane. No. Więc sobie szukaj tej serii. Ta też to jest to samo, tak? To jest to samo. Ale to nie jest ten kolor, jak widzimy, więc niestety, kurde. Podejrzewam, że już tego jasnego nie będzie. No, ale dobra, no. Zobaczę, może w tej będę się czuła lepiej. I łatwiejszy. No. Bardzo ładny. I tu mam drugą. Już ją wyciągam. Ale nie hałasuj, dziecko. Możesz? Kurde, dzisiaj się tak źle czuję, powiem wam, że ledwo posprzątałam ten pokój, te okna. Przyniosłam tutaj zegar, przyniosłam te rzeczy od mamy, parę tych, no szafie, wiesz, parę tych rzeczy i tak dziwnie się dzisiaj czuję, że to jest po prostu niemożliwe. Tu jest druga taka ciemniejsza, więc ja je obie zaraz przymierzę, tylko podwinę, bo tutaj jest podwinięty rękaw, a z drugiej strony nie ma. Zaraz sobie to podwinę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przebiorę się. Też ładnie w niej wyglądam, ale to nie jest taki jeans. Ale chyba tą jaśniejszą sobie zostawię. Nie wiem, czy tą ciemną zostawię, czy będę ją odsyłać. Bo wydaje mi się, że tą jaśniejszą sobie zostawię. Dobra. Mi się podobają tutaj ta i ta. Jakie ty nie wiesz nawet jeszcze, jak ja wyglądam tutaj. Bo ja jej nie miałam ubrane. A mi się podoba. Kurde. Dobra, ten rękaw to ja sobie później ogarnę. No, ale... I ona też jest... Ja mam dresy na sobie, więc to na pewno nie będzie tak fajnie wyglądać. Ale ona też jest zapinana. Te guziki ma zapinane. I jest chyba dłuższa, bo ja wzięłam w ogóle rozmiar większy. No bo stwierdziłam, że tamta była taka opięta. A tą jeszcze też bym chciała na przykład sobie wiązać w ten sposób na jeansach, więc wzięłam sobie większą. O, tak fajnie też to wygląda. I ona ma te przetarcia, ona ma te same przetarcia, tylko to nie jest nadal ten kolor. To jest ciemniejszy jeans. Kurde, nie wiem. No, co chciałaś? No, ale nie wysypuj tych kamyczków. Po co je zbieraliście? Dobra, nie wiem, kurde, napiszcie mi, co myślicie. Patrzcie, tu nie jest to. To jest jasny, bardzo jasny jeans. I tego już nie ma. I nie wiem, chyba tą ciemną odeślę. Tą jaśniejszą może sobie zostawię. Tą ciemniejszą odeślę, ale zaraz wam ją jeszcze przymierzę i pokażę. Ale widziałam wszystkie, jak zbieraliście. No i dobra, tak wygląda ta ciemna. I w sumie nie wiem, która bardziej mi się podoba. Ta ciemna też ładna. O, boję się. Już się świecę jak... No. Ta ciemna też ładna. Tak ona się przedstawia. Ona też jest dosyć długa. Bo wzięłam też ten rozmiar większy, więc nie wiem, kurde, nie wiem, którą sobie zostawić, czy tą ciemniejszą, czy tą jaśniejszą, czy tą ciemniejszą zostawić, a tamtą odesłać i poczekać na tą całkiem jasną. Wydaje mi się, że ja tą jasną zamawiałam na lato, a teraz na jesień to już raczej nie będzie takich jasnych, a bardzo mi się ona podoba, nie wiem, tak jakoś ten jeans jasny fajnie mi się podobał. Ciemna też ładnie. Kurde, no. Napiszcie mi, co myślicie. Czy ta jasna, czy ta ciemna? Bo ja już nie wiem. Ja zamówiłam dwie z tą nadzieją, że
Jedną sobie zostawię, dwóch wolałabym sobie nie zostawić, może tą ciemną. Co ty robisz? Ten musi odkurzać teraz. Kurde, no nie wiem. Ta ma fajne, bo ma na przykład te jasne guziczki, nie? I ona ma takie perłowe, jasne guziczki i one bardzo ładnie z daleka wyglądają. No to taki troszkę inny detal. Ta jest jaśniejsza i ma te przetarcia. I z czasem może by się sprała i była jasna. Ciężko. Zostawię sobie na razie. Dajcie mi znać. Zostawię sobie to opakowanie. Napiszcie mi, co myślicie, czy zostawić dwie, czy zostawić jedną. Dwie mi tak nie są potrzebne. Kurczę, jedną chyba zostawię. No po co mi dwie? Po co mi dwie takie same koszule, nie? Zupełnie bez sensu. A miałam ograniczyć rzeczy w szafie, więc może tą, ze względu na te guziki. Ty masz już sam dużo tych, ten plus. Coś takiego. Ty masz... Dobra, idę sprzątać w tej mojej szafie. To może mnie natchnie. Napiszcie mi, co myślicie, czy ta jasna, czy ta ciemna. Jeszcze raz wam pokażę tą. Ta wygląda tak. Też można ją tutaj odpiąć. Też można zrobić z nią w ten sposób. O, tak do jeansów. Fajnie to wygląda. To lepiej wygląda niż ta koszula, którą miałam z Shein, która miała to wiązanie takie. Już lepiej naprawdę wygląda tak sobie związać. Fajniej. Podoba mi się to. Kurde, nie wiem. Napiszcie mi. Dajcie mi znać. Dobrą radą posłuszcie. Ta ma fajne te właśnie te guziczki. To mi się podoba. Kurczę, wiecie co? Dzisiaj znowu nie zdążę ogarnąć tego, bo tak jakoś niedobrze się czuję. Ale zabieram kwiaty do łazienki. I chociaż postaram się umyć to okno. Jeszcze obiecałam Franusiowi, że zrobię coś do jedzenia, ale chyba będą to tosty. Więc chociaż postaram się tutaj tą część ogarnąć. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. Kurczę, te moje kwiaty miały biedę, bo one... Ten tutaj ma tak sucho. Ale patrzcie, kwiat dla samotnych ludzi ze mną rośnie u mnie, więc to chyba jest znak, że jednak będę sama, co nie znaczy, że będę samotna, ale raczej sama. Jejku, jejku. Muszę mu poobrywać te obeschnięte liście, bo on miał tutaj taką suszę, że zobaczcie, aż po prostu odszedł od doniczki. Ten tu w ogóle jakoś wyłazi z tej donicy, dziwnie rośnie, tak lezie mi tu na boki, nie wiem co mu jest, muszę go chyba też przesadzić. Może jutro kupię ziemię i się zajmę tym. Tego w ogóle mam z pracy obsadkę, to też taki gigant się z niego zrobił i też już trzeba by było go przesadzić do czegoś innego. Zrobimy im kąpiel. Jutro znowu. Jak wrócę z pracy, wtedy najwyżej je przesadzę. Kupię ziemię po drodze, muszę sobie napisać, żeby nie zapomnieć. Kupić ziemię. Przesadzimy je. Tylko w co, kurde? Pozamieniam im te doniczki. Te większe kwiaty przesadzę do większych. Pozamieniamy. Ale były okurzone. Także widzicie, wanna się nawet przydaje do tego celu.
Wymyłeś się? Nie, jeszcze kurde. Się nie wymył, muszę go przytrzymać.